Dobry wieczór Państwu, nie magister Zarzycki. Proszę Państwa, ja trzymam w ręku książkę Made in Poland. To jest wywiad Rzeka ze Stanisławem Likiernikiem, przeprowadzany przez dwóch publicystów, Emila Marata i Michała Wójcika. Stanisław Likiernik był to członek KEDYW-u, czyli organizacji, takiej elitarnej organizacji Armii Krajowej do spraw dywersji, do spraw wykonywania wyroków śmierci na no, różnych niepożądanych osobnikach, typu agentach, zdrajcach, do wykonywania różnych akcji bojowych. No i brał też udział w Powstaniu Warszawskim. Ja tą książkę czytałem już 2 lata temu, a teraz sobie przypomniałem fragmenty dotyczące Powstania Warszawskiego, dlatego że zapamiętałem z tej książki tyle, że Stanisław Likiernik był zdecydowanym przeciwnikiem wybuchu Powstania Warszawskiego. To znaczy, może nie w momencie wybuchu, ale patrząc z perspektywy całego tego powstania, uważał, że był to ogromny nonsens, ogromny błąd wywołanie tego powstania. No i to zgadza się z moimi poglądami. Oczywiście ja tu nie jestem żadnym ekspertem, ani nie jestem żadnym autorytetem. Także to brzmi troszkę trąbtodracko, że ja się zgadzam ze Stanisławem Likiernikiem. No po prostu jest to dla mnie człowiek, który walczył w powstaniu, widział to na własne oczy i na podstawie tego, co widział, tak osądza tą decyzję o wybuchu powstania, że była ona fatalna w skutkach. Stanisław Likiernik uważa, że to był najgorszy okres w jego życia, w życiu, że stracił wtedy wielu kolegów, zniszczono miasto, w którym się wychował, zniszczono po prostu jego świat. Książka jest wiarygodna dla mnie, dlatego że nie podkreśla on tutaj swojego bohaterstwa, nie opisuje jakichś tam swoich szczególnych czynów. Nie tyle pisze, co opowiada o swoich przeżyciach w sposób taki prosty, zwyczajny. Zwyczajny w tym sensie, że no, był w różnych miejscach, gdzie toczyły się walki, więc oczywiście walczył. Był kilkukrotnie, przynajmniej 2 razy ciężko, dosyć ciężko ranny w czasie Powstania Warszawskiego. Na tyle ciężko, że spędził sporo czasu w szpitalach tych powstańczych. Opisuje, dlaczego starał się z nich jak najszybciej wyjść. Nie dlatego, że wyzdrowiał, tylko po prostu była ta atmosfera tam tak fatalna pod względem no, warunków, jakie ci chorzy mieli. W sensie takim, że brak lekarstw, brak znieczuleń, jęki, krzyki, jakaś beznadzieja, więc starał się jak najszybciej z nich za każdym razem wydostać i wrócić do swojej drużyny bojowej. Myślę, że na tym zakończę ten krótki odcineczek. Ja też jestem wielkim przeciwnikiem wybuchu tego powstania. Uważam, że to był wielki nonsens. Natomiast nonsens tak ogromny i tak fatalny w skutkach, że na taką decyzję złożyło się moim zdaniem szereg przyczyn bardzo skomplikowanych, a niektóre proste, ale to może w następnych odcinkach Państwu to przedstawię, tą moją opinię. Oczywiście moja, znowu w cudzysłowie, bo wyczytana z książek. Interesuję się tym tematem, czytałem sporo książek na temat Powstania Warszawskiego. Większość z nich jest krytyczna w stosunku do decyzji o jego wybuchu. Jedną z książek, którą najbardziej cenię, to jest Obręcz 44 Piotra Zychowicza. Uważam, że najlepsza z nich, w takim sensie, że autor bardzo logicznie podtrzymuje swoje stanowisko. Nie podaje jakichś specjalnie nowych faktów, ani jakichś nowych opinii, tylko po prostu te opinie, które on przedstawia, są bardzo logicznie uargumentowane i pięknym językiem, pięknym, dosadnym językiem, także cenię ją bardzo. Czytałem ją kilka razy, no, ze 2 razy przynajmniej. Ale książka ta też umacnia mnie w tym przekonaniu, że był to ogromny błąd, wręcz katastrofalny, tragiczny, wręcz zbrodniczy błąd. Wręcz należy domyślać się, że za tą decyzją stały jakieś ciemne siły, czyli agentura sowiecka. No, decyzja o wybuchu powstania była na rękę no, jedynie Związkowi Sowieckiemu.
No, chciałem w pewnym sensie powiedzieć, że również Niemcom, dlatego że Hitler nienawidził Warszawy, więc miał okazję ją po prostu zniszczyć. A jednocześnie być może siły niemieckie uważały, że powstanie zatrzymało ofensywę sowiecką, co nie do końca być może jest prawdziwe, ale z tego powodu też nie spieszyli się ze stłumieniem tego powstania. Też jakieś korzyści wyciągnęli. No jedynym stratnym na tym powstaniu było państwo polskie, społeczeństwo polskie, no i ludność Warszawy, która straciła 200 tysięcy swoich mieszkańców przynajmniej. Dziękuję Państwu za uwagę.